Wywiad wnet. Gościem Poranka wnet jest Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed godziną ósmą rozmawialiśmy z właściwie byłym wicepremierem Jarosławem Gowinem, który stwierdził, że logistyka, czyli przygotowanie tych wyborów korespondencyjnych jest bardzo trudna i niemożliwa do przygotowania w tak krótkim terminie. Pan się z tym zgadza, czy nie? Ja nie wiem, mam jeszcze do tego trochę czasu. Wydaje mi się, że jest to mniejsze zagrożenie niż chodzenie ludzi do lokali, chociaż ja akurat nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby do lokalu, w którym głosuję we wszystkich wyborach, się udać, zachowując oczywiście odległość, maskę, rękawice i dezynfekcję. Natomiast rozwiezienie pakietów wyborczych do ludzi, czy bezpośrednio przez listonoszy, czy też przez wyspecjalizowane służby. Tu w takich sytuacjach mogą również być wykorzystane na przykład policja i później dostarczenie tych pakietów do skrzynek nie wydaje mi się czymś wyjątkowo skomplikowanym i bez porównania bardziej bezpiecznym niż to, czego ludzie się obawiają, czyli pójście do lokali wyborczych. Ja nie wiem, co się w głowie premiera Gowina dzieje. Z jednej strony może chciał zamanifestować swoją odrębność w ramach Zjednoczonej Prawicy. Z drugiej strony tak się wydaje pewna naiwność, że opozycja, na którą liczył, że zagłosuje za zmianą konstytucji, zachowuje się w sposób racjonalny. To znaczy, że chociaż jest moim rówieśnikiem 61 roku, okazał się naiwny. Opozycja w tej sytuacji, jaka jest, zachowuje się w sposób, powiedziałbym, dość przewidywalny. Mianowicie nie chce Dudy, bo chce dokonać zmiany władzy w Polsce. Jednocześnie nikt nie ma żadnych szans praktycznie w tej chwili przy bardzo wysokich ocenach społecznych prezydenta Andrzeja Dudy, nie ma szans z nim wygrać. W związku z tym gra jest taka. Nie wydłużajmy kadencji, nie zmieniajmy konstytucji. Przeciągajmy sprawę w ten sposób, żeby te wybory odbyły się później, zakładając jeden, jedyny czarny optymistyczny dla opozycji, natomiast czarny dla państwa scenariusz, że nastąpi załamanie struktur państwa, że padnie gospodarka, że ludzie zniecierpliwieni przebywaniem w samotności, w izolacji zaczną okazywać gesty wściekłości i niezadowolenia. To wszystko przełoży się na pogorszenie wyników dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Andrzeja Dudy i tylko na to liczą, że wygrają wybory. Dlatego ci, którzy tak mocno krzyczą konstytucja, konstytucja, ośmieszając ustawę zasadniczą, no to teraz powinni być właśnie zaprzestrzeni przestrzeganiem konstytucji, która mówi o tym, jak długo trwa kadencja prezydenta. Gdyby była zgoda opozycji na zmianę konstytucji, tak jak to powiedział Jarosław Gowin, czy Prawo i Sprawiedliwość by poszło na to, czy przedłużyłoby kadencję prezydenta Andrzeja Dudy o rok albo o dwa lata i tak jak zaproponował Jarosław Gowin, bez możliwości kolejnej reelekcji? Jest trudne dla osoby prezydenta. Jest człowiekiem jeszcze młodym i przed nim jeszcze wiele ważnych rzeczy. Natomiast to było oficjalne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, pani rzecznik, jeżeli dobrze pamiętam, że w tej trudnej sytuacji tak byśmy to poparli. Chodzi o to, żeby nie odbywać tych wyborów teraz, w czasie, kiedy nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ta epidemia będzie jeszcze narastała, czy będzie słabła. W niektórych krajach już zaczynają być oznaki hamowania epidemii. Przesunąć to o stosunkowo długi czas. No te dwa lata wydają się być na tyle czasem już odległym, że nawet najgorsi pesymiści chyba nie zakładają, że dwa lata to nieszczęście, to morowe powietrze, mówiąc eufemistycznie, że to będzie trwało i będzie dalej pustoszyło gospodarkę świata. Z tego co wiem, to taka była decyzja, że jeżeli by opozycja zagłosowała, przecież samymi głosami Zjednoczonej Prawicy nie wystarczy tych głosów do zmiany konstytucji, jeżeli opozycja by to poparła, to my również zmianę konstytucji w tym zakresie byśmy poparli.
Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane i pan minister też uważa, że wybory powinny mimo wszystko odbyć się 10 maja. Ja powtarzam, bo jestem pytany często o to. Ja mam duże zaufanie do Łukasza Szumowskiego, do głównego inspektora sanitarnego. Jeżeli po świętach okazałoby się, że epidemia narasta, to wtedy termin wyborów jest oczywiście problematyczny. Chociaż on był problematyczny przede wszystkim, jeżeli by było głosowanie osobiste. W tej chwili wypełnienie dokumentu w domu, gdzie jesteśmy, czy ze strachu, czy z konieczności przebywania na kwarantannie, wypełnienie dokumentu i dostarczenie go przez kogoś z członków rodziny. Przecież nie siedzimy w zamknięciu. To nie jest tak, że jesteśmy odizolowani od świata. Miliony ludzi chodzą do pracy. Ja jestem, oprócz tego, że ministrem, jestem rolnikiem i rolnicy normalnie pracują. Muszą wykonywać swoje obowiązki. Nikt ich z tego nie zwolnił. Przebywając w swoich gospodarstwach, opiekują się zwierzętami, uprawiają swoje pola, bo terminy agrotechniczne, przyrodnicze są nieubłagane. Jeżeli teraz nie obsieją pól, to rok wypada. Czego mają życia? Oprócz tego, gdzie żywność dla społeczeństwa tak ważna w każdym okresie, a w szczególności w czasach kryzysu. Czyli ludzie funkcjonują, chodzą do sklepów. To wyjazd do skrzynki pocztowej, która jest na zewnątrz budynku, nie w środku, i włożenie tych dokumentów, czy osobiście, czy przez któregoś z członków rodziny, czy ludzi najbliższych, nie wydaje mi się jakimś wynaturzeniem, czy jakimś nadużyciem. Więc ja uważam, że w czasach trudnych, w czasach nieszczęścia, w czasach zawirowań, a widać, co się na świecie dzieje i nie wiadomo, jak świat wyjdzie poturbowany po czasie epidemii, stabilne władze mające mandat wyborów demokratycznych są szalenie ważne, bo ktoś musi podejmować decyzje. Nie może być stan niepewności, rozchwiania polityki, walki politycznej, nie wiem, przedterminowych wyborów do parlamentu, czasu za jakiegoś zawieszenia, niepewności. To jest niemożliwe, dlatego że kiedy wszyscy walczymy, każdy proporcjonalnie do swoich możliwości i do swoich również zagrożeń, to państwo musi mieć stabilne władze. Nie ma możliwości bez zmiany konstytucji wydłużenia kadencji prezydenta. A co się wydarzy, jeżeli w sierpniu w dalszym ciągu będzie utrzymywała się epidemia, może w stanie wcale nie mniejszym jak w tej chwili, i kiedy konkretnego dnia kończy się kadencja prezydenta? Co, nie mamy prezydenta w tym momencie? Nikt nie podpisuje ustaw. Prezydent jest przecież również z mocy konstytucji, ma szereg funkcji dotyczących bezpieczeństwa państwa. Nie ma prezydenta. Czy opozycja chce do tego doprowadzić, żeby nie było po prostu prezydenta? Można wprowadzić stan nadzwyczajny. Ale nie ma takich powodów, by w tej chwili. Wszystkie instytucje państwa działają. Można powiedzieć tak, no, czy może powinny działać lepiej. Nie wiem, służba zdrowia, która przeżywa zapaść od wielu, wielu lat, i to nie jest tak, że PiS tutaj cokolwiek złego uczynił. Wprost przeciwnie, ta służba zdrowia została mimo wszystko wzmocniona. Są na to środki budżetowe. Żaden kraj nie był przystosowany do takiej ilości respiratorów. One były na czas, w cudzysłowie powiem, pokoju. Nie epidemii, tylko pokoju. Tyle jest respiratorów, ile w normalnym czasie było potrzebnych dla ludzi, którym akurat to urządzenie było potrzebne do wspomagania oddychania. Kto na świecie miał przygotowane w zapasach wojskowych, strategicznych czy jakichkolwiek innych setki milionów masek, rękawic, kombinezonów, jakichś strojów ochronnych, przyłbic, gogli, jak nam to się nazywa? Nikt. Nikt. Świat do takich epidemii nie jest przygotowany. My jako państwo w miarę sprawnie, co by nie powiedział jednak i te głosy krytyczne, one byłyby zawsze. Zawsze można znaleźć, że coś jeszcze można było zrobić lepiej, że są jakieś niedociągnięcia. Natomiast państwo polskie, biorąc również pod uwagę statystyki i przyrost choroby, to tempo zmian, i wyciągnęło wnioski również z tego, co działo się w krajach
o kilka tygodni wszcześniej zaatakowany, gdzie zapanował chaos, gdzie lekceważono, gdzie nie było też i mobilizacji społeczeństwa do ograniczenia swojej ruchliwości, swoich kontaktów z innymi ludźmi. Choroba tylko z ludzi na ludzi się przenosi, więc wyciągnęliśmy wnioski i współczując każdemu, każdej rodzinie i modląc się za tych, którzy umierają, jeszcze zapewne iluś będzie, to jednak patrząc na to, co się dzieje choćby we Włoszech czy w Hiszpanii, te przykłady są najbardziej rzucające się w oczy, ale przecież w wielu krajach świata ta skala epidemii jest znacznie, znacznie większa niż w Polsce. Teraz się mówi o tym, że Afryka może być zaatakowana, może być centrum pandemii koronawirusa. To Polska najgorzej nie wypada. Więc biorąc pod uwagę wszystkie proporcje zachowawszy, że żadne państwo nie było przygotowane, nawet z największymi, z Niemcami, ze Stanami Zjednoczonymi, z tymi najbogatszymi, to Polska najgorzej nie wypada. I teraz trzeba wzmacniać spokój, również i polityczny, żebyśmy koncentrowali się na zapewnieniu i tej izolacji przestrzennej, i pomocy dla przedsiębiorców, dla przetrwania i wyjścia z jak najmniejszymi stratami z okresu tego, przepraszam, burzy i naporu, cytując klasyka, a nie jeszcze dodatkowo podgrzewać emocje polityczne. Ale to się mieści w logice, w perfidnej logice, w podłej logice opozycji, że czym gorzej, tym lepiej. Niech się państwo zawali, niech się rozchwieje wszystko, niech padnie służba zdrowia, niech rozleci się gospodarka, niech wzrośnie bezrobocie, bo oni są przekonani, że jakikolwiek kraj jest w stanie zapłacić wszystkim wszystko. No nie ma takiej możliwości. Każdy wyjdzie osłabiony, poturbowany, każdy wyjdzie ze stratami. Chodzi o to, żeby te straty minimalizować, tworząc jednocześnie warunki, to jest między innymi moja troska w rolnictwie, żeby kiedy już epidemia ustanie, żebyśmy wyszli w pewnym sensie przygotowani do szybkiego rozwoju, wzmocnieni. Temu przede wszystkim służy pewien pokój społeczny, który cały czas wbrew państwu i polskim interesom opozycja próbuje. Jedna rzecz, o której należy powiedzieć, że nawet pandemia nie połączyła i nie wytworzyła jakiejś więzi solidarności między politykami obozu rządzącego a obozem opozycji. Dlatego, że opozycja wczoraj powiedziała w czasie debaty, najpierw debaty nad wystąpieniem premiera Mateusza Morawieckiego: wy nic nie robicie, to jest takie najłagodniejsze zdanie. Potem w czasie debaty na temat korespondencyjnego głosowania powiedzieli: wam tylko chodzi o władzę. Wstydzilibyście się, posłowie prawicy, tylko władza wam, ale już ludzie i obywatele na pewno tego wszystkiego nie poprą. Jakby pan minister odniósł się do takiej postawy posłów opozycji? Wie pan, przecież tej tak zwanej opozycji nic nie łączy poza niechęcią do PiS-u. To przecież widać od wielu miesięcy, właściwie od wyborów i wcześniej w kampanii wyborczej parlamentarnej, odsunąć PiS od władzy. Natomiast w sensie ideowym, w sensie jakichś pomysłów, poglądów na przyszłość Polski, nie ma niczego wspólnego, nic nie łączy. Wczoraj to dość dosadnie skomentował Korwin-Mikke w swoim tam pytaniu. Nie jest to gość z mojej bajki, tak na marginesie, ale no, on tam już nie pamiętam, jakiego słowa użył, że to wszystko to jest bełkot i kompromitacja, to co liderzy opozycji powtarzają jak mantrę sobie wzajemnie w swoich wypowiedziach, właściwie się dezawuując i sobie zaprzeczając, walczą twardo o władzę. Ja dziękuję Panu Bogu, że udało się przez te 4 lata odzyskać znaczną część pieniędzy, czy uzyskać tych, które były rozkradane wcześniej, że jednak wpompowaliśmy kilkadziesiąt miliardów w służbę zdrowia. Pewnie za mało, ta cała służba zdrowia wymaga wielkiej reformy, bo to nawet w czasach pokoju to jest studnia bez dna, wór, do którego wrzucamy i nigdy nie wiadomo, jaki będzie efekt, że jednak mamy stabilne państwo, że
działają służby, że w razie czego można wykorzystywać również do celów związanych ze wspieraniem społeczeństwa wojsko. Przecież w tej chwili i ochrona granic, i transport wewnętrzny, transport międzynarodowy, to wszystko działa. Że mamy lot, który ściągnął kilkadziesiąt tysięcy Polaków, to jest ewenement. Ja nie wiem, z czym to porównywać. Może z wielkimi powrotami kiedyś, które Żydzi realizowali, czy Niemcy realizowali dla swoich obywateli z całego świata, czy swoich pobratymców. Więc to wiele przez te lata uczyniliśmy, pewnie za mało, dlatego trzeba tę kadencję kontynuować, a opozycja zachowuje się w ten sposób, że sama sobie zaprzecza. To jest rzeczywiście jakiś taki niezrozumiały, już nie chcę słów złych używać, bo jest Wielki Tydzień, trzeba się pomodlić również za tych, którzy inaczej myślą, ale to sobie wzajemne zaprzeczanie i jak mantra powtarzanie, tak, trzeba tu odsunąć PiS, trzeba wprowadzić stan wyjątkowy, jakby ten stan cokolwiek rozwiązywał, a wprowadzanie stanu tylko i wyłącznie po to, żeby przesunąć wybory prezydenckie na czas jeszcze bardziej niesprzyjający, bo pewności nie ma, no byłoby kompletną głupotą, no ale ja mam nadzieję, że ludzie myślący, a pewnie tacy Radia Wnet słuchają, są w stanie wnioski z zachowań pana Budki, Biedronia, niestety również Kosiniaka, Kamysza, którego wszyscy traktowali jako takiego człowieka trochę może środka, trochę jakiegoś rozsądniejszego. To wszystko to widać wyraźnie, jakie są intencje. Czym gorzej, tym lepiej. Pan minister pije do tego, co powiedział wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz. Przeczytał list od rolnika, który mówi, nie mamy gdzie sprzedawać nowalijek, nie mamy co zrobić, rząd nam nie pomaga, rząd nas zostawił. Wie pan, ja mogę mu zacytować wiele listów o tym, jak się PSL zachowuje, jak się zachowują działacze PSL-u i jak się przez lata zachowywali, kiedy mieli realną władzę, również Kosiniak-Kamysz i ministrowie z PSL-u zajmujący się rolnictwem. To jest, bo pan Przemysław, bo pan Kazimierz, bo pani Genowefa coś tam powiedziała, to jest taki zabieg retoryczny, który czasami są stosowane na mównicy sejmowej. Ja zdaję sobie sprawę, że każdy dział gospodarki ma kłopoty. Rolnictwo nie jest oderwane od gospodarki. Pierwsza tarcza antykryzysowa też wszystkiego nie uwzględniała. Chodziło o pewne tempo i szybkość wprowadzenia tej ustawy, bo między innymi terminy sprawozdań finansowych nadchodziły, ustawowe terminy sprawozdań. Trzeba uruchomić, dlatego tak szybko to było procedowane i z zażenowaniem, to jest delikatne słowo, patrzyłem na próby zablokowania tego. Pełna gęba frazesów o tym, że pomoc jest potrzebna, a jednocześnie zablokowania tego w Senacie, potem jeszcze w Sejmie. Natomiast teraz trzeba to wszystko też i poprawiać, i zmieniać, doprecyzowując szczegóły, bo tyle jest powiązań między choćby rolnictwem, a handlem, a przetwórstwem rolno-spożywczym, których w jednym akcie prawnym nie da rady uwzględnić. Ja podjąłem działania, bo Kosiniak jakby pił wprost do mnie. Działania, które nie wynikają jakby wprost z tarczy, bo tarcza tarczą, natomiast rolnictwo, które daje bezpieczeństwo żywnościowe Polsce, jesteśmy krajem jednym z nielicznych, który nie martwi się o to, co będzie do garka wkładane każdego dnia. Pełne półki żywności po tym krótkim okresie, kiedy ludzie trochę z paniki wykupili żywność. W tej chwili wszystko wróciło do normy, ale są działania, które podejmuję i Kosiniak, gdyby chciał, mógłby się o tym dowiedzieć, no ale przecież jemu też nie o to chodzi, żeby się dowiedzieć, tylko podgrzewać atmosferę. Rolnicy jako jedyna grupa społeczna mają, już przechodzę do konkretów, mają kwarantannę w gospodarstwach, bo pracują jednocześnie na rzecz swoich rodzin, swoich gospodarstw, społeczeństwa. Bardzo mi zależy na tym, i tu Kosiniak mógłby z apelem wystąpić, żeby utrzymać targowiska w Polsce. Są wytyczne głównego inspektora sanitarnego na moją prośbę, które mówią, co tam musi być spełnione. Nie są to jakieś szczególne, niemożliwe do spełnienia warunki, pewna odległość, nie za dużo ludzi jednocześnie na targowisku, niedotykanie towaru, pakuje sprzedawca i dezynfekcja rąk. Jeżeli są umywalki, to mycie, jeżeli nie, to są płyny dezynfekcyjne. Co w tym takiego skomplikowanego? A jednocześnie
jednocześnie targowiska, zresztą Radio Wnet promuje to od bardzo, bardzo dawna również, tą bezpośrednią sprzedaż, te krótkie łańcuchy. Tam przecież mniej jest niebezpieczeństwa niż w zamkniętych przestrzeniach sklepów, gdzie ludzie dokonują zakupów. I samorządowcy, może tu powinien się szef PSL-u włączyć w moje apele o to, żeby przywrócili te targowiska, których jeszcze nie otworzono. Ułatwienia dla przetwórstwa rolno-spożywczego, między innymi ta odległość 1,5 metra. No, przy liniach ubojowych zwierząt i przy rozbiorze mięsa nie da rady ludzi tak rzadko rozstawić. Muszą być gęsi. Dlatego jest specjalna interpretacja GIS-u, że przy zwiększeniu ochrony osobistej można tych ludzi gęściej ustawić. Są specjalne wytyczne i dla produkcji mięsa, i dla produkcji mleka. Przemieszczanie się przez granice. Są dedykowane specjalne przejścia dla żywności świeżej, tej, która by się szybko popsuła, i dla żywych zwierząt, żeby nie stały na granicy. To są też działania, które zostały podjęte z mojej inicjatywy przez innych ministrów. Przemieszczanie się przez granice rolników, którzy mają ziemię po dwóch stronach granicy. Reakcja i głównego inspektora, który zniósł obowiązek kwarantanny wobec tych osób. Bardzo szybka decyzja komendanta głównego Straży Granicznej, generała Pragi, że ci rolnicy, którzy mają ziemię w Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Litwie, że jeżeli tamte państwa pozwolą, mogą granice przekraczać. Uruchomiliśmy już od tego tygodnia bardzo dużą akcję specjalnych, preferencyjnych kredytów dla rolników, żeby pomóc gospodarstwom w utrzymaniu płynności finansowej. Bo teraz jest okres, kiedy trzeba wydać kupę kasy, mówiąc językiem młodzieżowym. Nawozy, środki ochrony roślin, paliwo potrzebne do uprawy pól, materiał siewny. Teraz są potrzebne te pieniądze. Uruchomiłem akcję kredytową, 1 mld złotych kredytu obrotowego dla tych, którzy byli dotknięci klęską suszy, 0,5 mld na inwestycje. W ciągu najbliższych kilku dni to może być zwiększone, jeżeli będzie zapotrzebowanie rolników, o następne kilka miliardów. Panie ministrze, zadam teraz inne troszeczkę pytanie, bo to są wszystko działania rządu, a takie strategiczne bezpieczeństwo, bo mamy informacje z portów, że pszenica jest towarem cennym na świecie i ta pszenica jest eksportowana z Polski. Czy to jest pod kontrolą rządu polskiego? Czy my mamy zapasy pszenicy? Panie redaktorze, ja poleciłem bardzo dokładnie sprawdzić te sygnały. Rzeczywiście kilka firm operujących na rynku Polski skupuje po bardzo wysokich cenach pszenicę konsyjną i transportuje głównie do Arabii Saudyjskiej, bo część krajów odbudowuje swoje rezerwy, martwiąc się ci, którzy nie mają żywności żadnej, bo przecież w krajach arabskich może figi i daktyle rosną, natomiast tej podstawowej żywności nie ma, gromadzą zapasy na trudne czasy, nie tylko zresztą kraje arabskie, te informacje z innych krajów płyną. My mamy w tej chwili taką sytuację. Z jednej strony te firmy chcą kupować i eksportować. Te statki tak za często nie przyjeżdżają na marginesie, nie przypływają. Z drugiej strony rolnicy, czując sytuację korzystną dla siebie, bo cena rośnie, pszenica była z kawałkiem, w tej chwili już 800, nawet przeszło za tonę. Część rolników przetrzymuje, licząc na to, że jeszcze cena wzrośnie. Poleciłem dokonać analizy, ile jest w zapasach tych prywatnych. To trudne jest do ustalenia, bo nikt nie chce ujawniać, ile ma w spichlerzu, ale również analizę i zapasów państwa. W Agencji Rezerw Materiałowych jestem w kontakcie z szefem agencji. Również w Elewarze, czyli tym naszym państwowej firmie do przechowywania nasion. Trzymamy odpowiednie rezerwy. Tu denerwują się przede wszystkim młynarze, już nawet z takimi apelami występują, że rolnicy chcą za dużo za pszenicę, w związku z tym będzie musiała drożeć mąka. Ceny mąki będą wzrastały. Myślę, że to się w najbliższych... Zresztą wielu piekarzy ma już nakupione pszenicy, tyle, że do żniw im spokojnie starczy. Ale tak jak Józef, mamy pełne spichlerze i jesteśmy gotowi na ewentualne kryzysy rozmaite, które mogą nas spotkać. Kryzys suszy... Panie redaktorze, no spokojnie, racjonalnie. Na Przednowku nigdy nie ma pełnych magazynów. Nikt nie przechowuje żywności w magazynach, tylko sprzedaje ją ludziom
którzy jej potrzebują. Każda żywność prędzej czy później się popsuje. Zboże akurat można dłużej przechowywać. Mamy pełnię wegetacji, nie było zimy, stan ozimin jest nie najgorszy. Ja się martwię bardziej o to, czy suszy kolejny rok nie będzie, bo to jest cholerne nieszczęście, ale rolnicy trochę nauczeni zeszłorocznym doświadczeniem zasieli więcej ozimin, które są bardziej odporne na niedostatki wody, te wiosenne i wczesnoletnie. Więc wszystko jest w toku, jest duża produkcja zwierzęca. Mamy nawet problem w tej chwili, bo trochę zrywają się rynki zagraniczne, te frachty, te samoloty, które nie latają, granice zamykane w niektórych krajach. Zaczynamy mieć nadwyżkę żywności, mięsa drobiowego, wołowego, produktów mlecznych. To jakiś czas będzie przetwarzane i pakowane w magazyny, licząc na to, że za kilka tygodni, może za kilka miesięcy, świat się unormuje i ta żywność, która do tej pory była sprzedawana dość efektywnie za granicę i przecież nie dlatego świat kupował polską żywność, że nas tam szczególnie lubią, tylko dlatego, że jest dobra, bezpieczna, smaczna i stosunkowo niedroga, że to wszystko się w jakiś tam sposób odbuduje. My na razie nie mamy żadnych zagrożeń, ani ze względu na stan zapasów, ani również jakby racjonalne przewidywanie tego, co się dzieje w tej chwili dzieje na polach, w sadach, za chwilę są świeże warzywa, mamy rozbudowany sektor również ogrodnictwa tego szklarniowego, tego pod osłonami, więc żywności nie zabraknie. Raczej apelujmy, i to jest też ważne dla mediów, i dla pana, i dla radia, tak ważnego przecież w kształtowaniu opinii społecznej, apelujmy do Polaków, żeby w swoich wyborach kupowali polską żywność, bo w ten sposób pomagają rolnikom, pokazują solidarność z rolnikami, bo rolnicy pokazują solidarność z konsumentami, zapewniając im pełne półki żywności. I stąd wczorajsze, teraz proszę tylko o krótką odpowiedź, bo Paweł Mucha, minister w kancelarii prezydenta, czeka na telefon i my czekamy na wypowiedź pana ministra Pawła Muchy. I stąd wczoraj zainicjowany przez prezydenta Rzeczpospolitej, pana ministra, akcja Produkt Polski, stempelek, który będziemy mogli łatwo zobaczyć w sklepie, że coś jest wyprodukowane w Polsce. Tak, pozdrawiam pana ministra. To jest właśnie dobre wsparcie akcji kupowania polskiej żywności. Dziękuję prezydentowi. Zawsze polska wieś na niego może liczyć. To nie jest eufemizm z mojej strony. Wręcz jest to rozpoznawczy znak prezydentury Andrzeja Dudy. Wsparcie dla polskiej wsi, dla polskiej prowincji i dla rolnictwa. Tak, apelujemy wspólnie razem z prezydentem na czele o to, żeby Polacy kupowali polską żywność, polskie produkty, nie najbardziej na żywności zależy, bo w ten sposób okazują solidarność z rolnikami, utrzymują przy stosunkowo małych nieszczęściach i stratach polskie rolnictwo i pozwalają mu odbudować to, co jest trochę pozrywane w handlu międzynarodowym poprzez chłonność rynku wewnętrznego. Kupujcie polską żywność, bo jest to mądra decyzja, jednocześnie jest to decyzja patriotyczna. Kupując polską żywność, decydując swoim portfelem czy kartą płatniczą, nie tylko podejmujesz mądrą, rozsądną decyzję, ale jednocześnie dobrze służysz polskiej gospodarce i polskiemu państwu. Powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.